Dzień dobry, Katowice. O, Ken Robinson. Zdecydowanie zgadzam się z tym, że college nie zaczyna się w przedszkolu. Tak jak Ken powiedział, przedszkole zaczyna się w przedszkolu. Każdy z nas buduje swoje wspomnienia tak naprawdę od momentu, może nawet kiedy się urodziliśmy, albo od momentu, kiedy je pamiętamy. I one są bardzo ważne, tak jak każdy z nas. Chciałabym teraz sprawdzić, co mamy ze sobą wspólnego, a jestem pewna, że jest przynajmniej jedna taka rzecz. Na początek proszę, żeby ręce podnieśli wszyscy ci, którzy mają swoje własne dziecko albo dzieci. Śmiało. Okej, dziękuję, możecie opuścić ręce. A teraz chciałabym, żeby ręce podnieśli wszyscy ci, którzy sami kiedyś byli dzieckiem. No proszę, coś łączy nas wszystkich. Mamy wspomnienia, do których uwielbiamy wracać. Ja mam takie wspomnienia. Są jak taka mała szkatułka, w której trzymamy coś bardzo wartościowego. I teraz możemy się zapytać, czy to wspomnienia na przykład najwspanialszego dnia odrabiania pracy domowej albo najniezwyklejszego dnia przed telewizorem? Ja nie mam takich wspomnień. Zwykle są to wspomnienia, kiedy wspięliśmy się wreszcie na tą górkę na osiedlu i mogliśmy podziwiać panoramę osiedla, blokowiska, osiedla domków jednorodzinnych, cokolwiek tam było. Kiedy wspięliśmy się na szczyt drzewa, kiedy uciekliśmy przed osiłkiem, albo to my daliśmy mu łomot. To są momenty, do których lubimy wracać. Momenty, kiedy czuliśmy się wolni. Kiedy nikt nie zarządzał naszym czasem i nie mówił nam, co mamy robić. Kiedy mieliśmy fizyczną i psychiczną wolność decydowania o sobie. Moje ulubione wspomnienie z dzieciństwa to dzień, w którym uciekałam przed wściekłym lisem. Ach, jak widać, przeżyłam. O, i chyba coś mi się odłączyło. Nie, jest okej. Przeżyłam, miałam wtedy 5 lat, ale nie próbujcie tego w domu. A gdyby to był wpis na Facebooku, mogłabym pewnie dodać hashtag córka leśnika. To ja. Pewnie kojarzycie książkę Petera Greya, Wolne dzieci. Peter wspomina w niej o zbiorze esejów, który nazywa się, pozwolę sobie powiedzieć ten tytuł najpierw po angielsku, bo jak wiadomo, po angielsku wszystko lepiej brzmi. All I really needed to know, I learned in kindergarten. I coś w tym jest. Wszystko, czego tak naprawdę potrzebuję, nauczyłem się tego w przedszkolu. I to ważne, żeby mieć tą bazę takich wspomnień, do których możemy wracać. Peter pisze też o tym, że najważniejszą nauczycielką w jego życiu była Ruby Lou. Ruby miała 6 lat, Peter miał 5. Byli sąsiadami. Dlaczego ta relacja była taka ważna? Dlaczego znany amerykański psycholog pisze o niej w swojej książce? Dlatego, że była oparta na autentyczności i akceptacji. Dwóch rzeczach, których potrzebuje każde dziecko. Chcę zaznaczyć, że dorośli są ważni w życiu dzieci. Dzieci potrzebują dorosłych, ale potrzebują też kontaktu z rówieśnikami i zabawy, która jest niekontrolowana i niearanżowana przez dorosłego. Dlaczego to jest takie ważne? To jest najprostszy sposób natury, żeby nauczyć się odpowiedzialności, konsekwencji, żeby dziecko mogło poczuć swoją sprawczość. Bawią się wszystkie ssaki, nie tylko ludzkie dzieci. Ten moment, kiedy dziecko może przejść od stanu a nie, nie potrafię tego zrobić, przez okej, może spróbuję, do tak, udało się, to jest ten moment, w którym dziecko zdobywa ważne doświadczenie, bez oceniania, bez kontroli. To jest czas, kiedy dziecko może zbudować siebie w środku i czerpać z tego przez całe życie. Swobodna zabawa, i jest to udowodnione naukowo, może zapobiegać depresji, uzależnieniom, otyłości. Brakuje tylko tego, żeby jeszcze rozliczała mój roczny PIT. Może się to okaże w przyszłym roku. Dlaczego zabawa swobodna jest taka ważna? Między innymi dlatego, że potem możemy z niej czerpać, z tego doświadczenia w swoim życiu. Chcę wam powiedzieć, że kiedy mówię o swobodnej zabawie, nie mam na myśli zabawy edukacyjnej. Mam na myśli zabawę, która może być głośna, brudna, niebezpieczna, ryzykowna. Swobodna zabawa jest wyrazem wolności. Swobodna zabawa to może być używanie młotka, noża,
A czasem nawet siekiery widziałam to na własne oczy. Swobodna zabawa to zabawa, w której pojawiają się konflikty i dzieci mają naturalnie szansę je rozwiązywać. Nie ma karnego jeżyka ani szukania winnych. Swobodna zabawa powoduje, że w dzieciach budzi się prawdziwa empatia, na której później bazują jak dorośli. Swobodna zabawa to zabawa, którą wszyscy pamiętamy. Obdrapane kolana, liść babki lancetowatej zamiast wody utlenionej, zabawa na trzepaku, brudne ręce, których nie trzeba od razu myć. Swobodna zabawa to ten moment, kiedy słońce zachodzi, ale dzieci nie wracają na kolację do domu, bo tak bardzo wciągnęły się w to, co robią. Teraz zapytajmy się, jak to się stało, że zabawy swobodnej jest coraz mniej? Tak naprawdę to bardzo skomplikowane. Ale upraszczając, streszczę to w dwóch słowach. Obowiązek szkolny. Kiedyś wszyscy mieliśmy przodków, którzy byli zbieraczami i łowcami. Plemiona, zbieracze łowieckie pozwalały swoim dzieciom bawić się cały dzień. Dzieci uczyły się od dorosłych naturalnie, robiły to, co oni, w sposób zapewne nieskoordynowany i taki niedoskonały, aż w końcu któregoś dnia poprzez zabawę opanowywały swoje przyszłe zawody. Potem nadeszło rolnictwo. Dzieci musiały zacząć pracować. A na koniec poszły do szkoły. W roku 1794 Fryderyk Wilhelm II Pruski oficjalnie ogłosił, że już nie rodzina i nie kościół, tylko państwo będą zajmować się uczeniem dzieci. I to był moment, w którym czas dzieci został im zabrany, w którym dzieci musiały coraz więcej i więcej czasu spędzać w szkole. Czy wiecie, co było głównym motywem programu nauczania? Nacjonalizm. Bezpieczeństwo państwa. Bo posłuszny obywatel to dobry obywatel. Ja myślę, że to bardzo smutne. Nie wiem, czy znacie takiego kolesia, nazywał się Edward Ross, jest ojcem amerykańskiej socjologii i to, co powiedział, czasami śni mi się w nocy i to jest mój najgorszy koszmar. Edward powiedział, że rolą szkół jest zbieranie skrawków ludzkiego ciasta z gospodarstw domowych i urabianie ich na społecznej stolnicy. Serio, Edward? Okej, może wtedy to była postępowa myśl, ale dlaczego przyświeca nam do dzisiaj? Dlaczego szkoła nie może być miejscem, w którym dziecko ma wsparcie dorosłych, w którym dowiaduje się o świecie i o sobie, w którym wzrasta każdego dnia? Znam takie szkoły, systemowe i pozasystemowe, ale czy wszystkie szkoły takie są? A mogłyby być. Na szczęście w roku 2013 powiał wiatr zmian. W Polsce powstała pierwsza szkoła demokratyczna, a właściwie było ich kilka, chyba cztery. Miałam ogromną przyjemność tworzyć jedną z nich, współtworzyć. I powiem wam, że to były najwspanialsze 3 lata z mojego życia. Najlepsze, a jednocześnie najtrudniejsze. Rozwód przy tym to pikuś, wiem co mówię. I to były lata wypełnione ciężką pracą, ale też łzami radości i przeskakiwaniem przeszkód, burzliwymi rozmowami. To był czas tętniący życiem, który spowodował, że zadziała się realna zmiana edukacyjna. I takich placówek jest teraz coraz więcej. I każdy z nas może być zmianą w edukacji, nie tylko nauczyciele, dyrektorzy, rodzice czy uczniowie. Każdy z nas może wprowadzić malutką cegiełkę zmiany. Tą zmianą może być na przykład porozmawianie z nauczycielką czy nauczycielem w przedszkolu, w szkole o roli swobodnej zabawy. Wręczenie egzemplarza wolnych dzieci, zachęcenie nauczyciela do tego, żeby dał dzieciom przestrzeń na zabawę, która nie jest animowana przez dorosłych. A wierzcie mi, że wtedy zaczynają się dziać cuda. Ja to widziałam na własne oczy. Możecie zaprosić dzieci z osiedla do swojego ogródka albo zwołać jakieś zebranie na podwórku i dać im przestrzeń. I zobaczycie, co się wtedy stanie. Jeśli jesteście rodzicem, możecie zapisać, nie wiem, w kalendarzu, że we wtorek od 17 do 18 dajecie swojemu dziecku święty spokój. Jest nadzieja dla swobodnej zabawy i dla dzieci i tą nadzieją jest każdy z nas. Dziękuję.